Witam, witam. Dzisiaj chcę powiedzieć o 10 rzeczach, które warto wiedzieć na temat haftu diamentowego. Pierwsze. Na obraz haftu diamentowego składają się piksele, czyli punkciki, nasze diamenciki, z których układamy cały obraz. Są dwa rodzaje diamencików, okrągłe i kwadratowe. Są one wielkości 2,5 mm i jest to wielkość raczej niezmienna. Różnice występują tylko w błędach producenta. Drugie. Łagodność przejść między kolorami oraz liniami obrazu uzależniona jest od wielkości płótna oraz od ilości kolorów, które używamy w danym projekcie. To znaczy, więcej szczegółów będzie zauważalne na większym obrazie i z większą ilością kolorów. Producenci starają się nie przekraczać 50 kolorów w danym projekcie. Trzecie. Atutem obrazów wykonanych haftem diamentowym jest połyskiwanie diamencików, potęguje je odpowiednie naświetlenie. Może być to światło dzienne, jak i również światło sztuczne. Czwarte. Praca nad obrazem jest żmudna i czasochłonna. Wybierając więc rozmiar płótna, miejmy na uwadze swój czas, który jesteśmy w stanie poświęcić i chęci, by praca nad tym projektem sprawiała nam przyjemność. Piąte. Przy nawet najbardziej starannym wykonaniu mogą zdarzyć nam się luki między diamencikami. Pomaga w zamaskowaniu tego nadruk, który jest na płótnie. Jest to powód, dla którego na czystym płótnie używam diamencików kwadratowych, które zasłaniają większą powierzchnię wyklejaną niż diamenciki okrągłe. Dostawcy mają zwyczaj dokładać zapas do wymaganej ilości diamencików w danym projekcie. Zawsze więc zostaje nam mała nadwyżka. Szóste. Po odklejeniu papieru, który chroni powierzchnię lepiącą, należy pamiętać, aby dbać o to, by nie przykleiło się do tego coś niepożądanego, typu papier, paprochy. Zabezpieczamy tym samym papierem, przyklejając do powierzchni odpowiednią stroną, gdy nie wyklejamy danego obszaru lub chcemy zrobić sobie przerwę. Siódme. Warto docisnąć w każdy możliwy sposób koraliki, które są już przylepione do płótna, by wzmocnić siłę lepkości i trwałości. Może być to książka lub wałkowanie. Ósme. Praca nad czystym płótnem staje się możliwa lub trochę łatwiejsza, gdy mamy już doświadczenie w płótnach gotowych z nadrukiem lub jeżeli wcześniej już mamy doświadczenie z haftem krzyżykowym. Dziewiąte. Obraz czarno-biały nigdy nie będzie miał stricte tylko szarych, białych i czarnych odcieni. Zawsze znajdzie się wrażenie, że jest wplątana zieleń lub beż, róż, seledyn. Ze względu na to, że mimo tak dużej plejady kolorów zabraknie nam odcieni, które mogą wyrazić to, co chcemy pokazać. Niemniej efekt z perspektywy jest naprawdę super. Dziesiąte. Skończona praca nad haftem diamentowym daje dużo satysfakcji i niesamowity efekt. Warto więc zadać sobie ten trud. A unikatowy prezent dla siebie lub dla kogoś bliskiego będzie niesamowitą sprawą. To tyle na dzisiaj. Dziękuję za każdą łapkę w górę i za to, że jesteście moimi subskrybentami.
Pozdrawiam i zapraszam na następny raz.